najbliższą sobotę na Błoniach pod zamkiem. Zresztą też będziemy transmitować bardzo, bardzo dwa obszerne fragmenty tego koncertu na naszej antenie. Książka czeka, rysuję z Wolkiem, 81 527 4555, a ja czekam na Państwa telefon. Festiwal Piosenki. Telewizja. Witam Państwa w nowym programie poświęconym naszą podróż po miastach i gminach Lubelszczyzny rozpoczynamy od Lubartowa. Witam Państwa Konrad Filipowicz. Naszą podróż po powiatach i miastach Lubelszczyzny rozpoczynamy od Lubartowa. Przed Witacza miasta Lubartów. Witam Państwa, Konrad Filipowicz. Z 6 do 18, o czym zapomniałam? Nie, tutaj widzę taki punkt programu pokazy sztuk walki. Myślę, że to jakiś UWM nauczyć się żonglować. No to jest naprawdę duża sztuka, a jeśli ktoś się pomaga w tym dobrze, to jest szansa, że człowiek naprawdę bardzo tak sprawnie będzie mógł posiąść tą sztukę tego żonglowania, nawet tak na chwilę, a to jest niesamowita zabawa, także zachęcamy, aby tam się ja nie wiem jak ty, ale ja jutro tam będę, więc mam nadzieję, że też spróbuję. Koniecznie spróbuj. To zapraszamy serdecznie jutro do Ogrodu Saskiego na deskach duszno-koncertowej właśnie w Ogrodzie Saskim od 15 do 18 to wszystko. No też na naszej antenie relacje co jest 30 będziemy Państwu relacjonować, co tam się będzie działo. Tak. A też zapraszamy, powiedzmy, proszę, o poniedziałku, wtorek. Tak, zapraszamy oczywiście jeszcze. To, że jutro jest finał naszej akcji, to nie znaczy, że nie będzie nas jeszcze przez te trzy ostatnie dni wakacji na dzielnicach. To będziemy. Będziemy, oczywiście, że będziemy, jeszcze dokładnie nie jest znany program. Będziemy, także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Pałki. Dobrze, Jasiu, teraz ty. Ja nie mogę przeczytać, bo pies zjadł mi książki. Znowu. Każda wymówka brzmi lepiej niż bieda. Przekaż 30 zł SOS wioski. Budynek przede mną to dworzec PKS PKP. Kiedyś tętniło tu życie. Autobusy odjeżdżały właśnie z dworca, a linia kolejowa była czynna. Dziś. To z tego peronu odjeżdżały pociągi do Lublina.